Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w Hellcard, Book of Demons. Hellcard to jest gra karciana, rogalik. Jednocześnie deckbuilder oczywiście. Będziemy zwiedzać takie trochę papierowe, można powiedzieć. Nie wiem, czy to zamczysko, czy podziemia, można powiedzieć w tym konkretnym przypadku. Ale jak widzicie, wszystko ma taki trochę wydźwięk, a może bardziej wyobrażenie. Tekturowate, papierowate. I z tym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe 15, 20, może 25 minut tak naprawdę. Moi drodzy, jeśli wam się podoba to, jak wyglądają moje serie na kanale i filmy, to zapraszam was do tego, żebyście kliknęli subskrybuj w tym właśnie momencie. A my sobie zaczniemy tryb dla jednego gracza. Standardowa gra na 12 piętrach. I zobaczymy, jak ta standardowa właśnie gra będzie wyglądać. Musimy wybrać postać. Przede wszystkim to musimy stworzyć tak naprawdę postać. Możemy wybrać klasę dla niej. Może to być obrończyni, może to być zaklinacz jakiś, to są właściwie, a przepraszam, właściwie to są łotrzyce, wojownik i mag. Tutaj potem możemy jeszcze stroje dostosować. Okidoki, no to w takim wypadku zagramy sobie tą łotrzycą, smoczy łot, łotrzyca RGB, Ashlinowak w ogóle. Dobra, zagrajmy sobie tą Ashlinowak. Ona ma talię startową pani łuku i sprytu, preferuje walkę na dystans, pułapki i prędkość. Dobra, zobaczymy, jak nam to faktycznie się w tej grze, że tak powiem, zaprezentuję, jak to będzie działać. Łoczycę sobie mamy już stworzoną, ona jest na pierwszym poziomie, jak mnie mam. No to co, wybieramy ścieżkę w takim wypadku dla niej. Mapa. Na każdym piętrze masz wybór pomiędzy dwoma potworami strzegącymi różnych lokacji. Każdy bohater podejmuje swoją decyzję. Po bitwie każdy odwiedzi każdą lokację będą przez siebie i pozostałych. No nas, my jesteśmy sami, nie gramy w to w jakiś tam bardziej multiplayerowy sposób. No z tych dwóch rzeczy to ja chyba wolę tutaj takie czerwonawe ciepełko kuźni, może ono się do czegoś przyda, może ono nas przywita pozytywnie. No zobaczymy, kuźnia jest faktycznie na miejscu. No i mamy start bitwy, nasza tura, tutaj jest kilku przeciwników, widzę. Pokonywać potwory będziemy zagrywając karty z ręki. Karty mają punkty many oczywiście, gdy się skończą punkty many, kończymy turę. A na początku kolejnej tury te punkty się nam uzupełnią i dobierzemy nowe karty, to jest jasne. Nad głową widzisz zagrażające ci punkty obrażeń. Możemy zagrać kartę blokiem, to są wszystko dosyć standardowe kwestie, no ale muszą być wytłumaczone, jeśli ktoś nigdy nie grał generalnie wcześniej w karciane rogaliki i tego typu rzeczy, no to to tak przeważnie wygląda. Widzimy też plany potworów na to, co zrobią, nie tylko zamiary ataku, ale też przyzwania i wzmacnianie. No dobra, każdy bohater ma swoją część pola walki, no tak, my gramy w pojedynkę, więc całe pole walki jest naszym tak naprawdę, ale fajnie jest wiedzieć, że gdybyśmy grali jeszcze z kimś, to byśmy mieli to pole walki podzielone odpowiednio, tak żeby każdy mógł się wykazać. No my jesteśmy sami, tak jak mówiłem. Może potem nam jacyś bohaterowie komputerowi dotrzą jeszcze do drużyny, ale w tym momencie na to nie liczymy i po prostu działamy samiusieńcy. Co się dzieje w tej turze? Nikt chyba nie ma za bardzo zamiaru nam coś zrobić. Tutaj mamy zamiar na oszcz kości. Tu chyba też, a tu jest z kolei ruch. To oznacza, że możemy coś porobić, żeby im zrobić przykrość. Dwa punkty obrażeń lub jeden, jeśli cel jest blisko. Pytanie brzmi, na ile to jest blisko. Czy tutaj jest jeden? Tak, tutaj też jest jeden, ale już na przykład tutaj dwa zadamy. No to jak tego kolesia tutaj walnę za dwa. Słuchajcie, walnę go nawet dwa razy. Bo ja mam many, ja mam jeszcze jeden punkt many. Oni mi nic nie chcą zrobić, oni tylko się ostrzą. Tylko ja go tutaj wykończę w takim wypadku. Pytanie, czy ja się mogę przemieścić gdzieś. Nie, ale mogę zapingować, gdybyśmy grali z kimś. To bym mógł w tym momencie już pingować. Tam jeszcze ktoś w ogóle jest, tam jeszcze jest jeden przeciwnik. Okej, okay. No ale ja mam tylko puklerze i nie mam many, więc kończę turę. Zobaczmy, tura graczy była minęła, tura potworów, ten się tutaj zbliża, ten na oszczu kości. Jasne, co ciekawe, stracili HP-ki przez to. I teraz będą atakować za minus 6 aż. No to boli trochę nas. No to słuchajcie, zrobimy to oczywiście w taki sposób, że użyjemy sobie puklerz, żeby trochę zanegować. Kopniemy sobie tego potwora na odległość, teraz tylko 3 punkty obrażeń nam grożą. My mamy wciąż dwa many. Dwa many możemy użyć na jakieś takie fajne. Tutaj oczywiście będzie tylko jeden punkt obrażeń, ale na ten dystans to już tego kolesia, co go kopnęliśmy wcześniej, to już go zaboli na tyle, żeby musiał się poddać swojemu losowi dzisiaj. No i kończymy turę, bo many już nie mamy. Zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. Ten się będzie ostrzył, a ten będzie atakował. No tak się musiało wydarzyć. Może troszkę za bardzo jesteśmy na boku. 6 punktów obrażeń nas czeka w tym, tej konkretnej walce. Przydałoby się, tak jak mówię, nam przemieścić. To oczywiście jest niewykonalne w tym momencie, ale będziemy mogli, a właściwie będziemy musieli postrzelać trochę. Proszę bardzo, strzelamy.
Nawet dwoma strzałami, puklerz sobie użyjemy, żeby tylko 4 punkty obrażeń przyjąć. To nie jest dla nas aż taka tragedia, mamy 29 punktów obrażeń. Więc to, że nam te 3, znaczy właściwie nie 3, tylko 4 zabrali w tym momencie, to jeszcze nie taki wielki problem. Tego kolesia moglibyśmy wykopać dalej. I w ten sposób będziemy teraz mogli pięknie jedną strzałkę wyrzucić w niego, drugą. I nawet jeszcze w tego koleżkę tutaj. Jeszcze tylko jeden strzał w kolejniturze i będzie po nim. Więc za długo tutaj nie zabawi. No chyba, że nic nie ma, ale dostaliśmy ostrą strzałę. Proszę bardzo. I pierwsza nasza walka, tak naprawdę zakończona sukcesem. Dostaliśmy nawet jeden klejnot. Nową kartę. Nowa karta. Mordhau. Zadaj 3 punkty obrażeń. Ogłusz, jeśli masz wyczerpanie lub drżące dłonie. Nie mam. Zadaj 5 punktów obrażeń i zniszcz. Ale za 0. Biorę zbójeckie zagrania. Co mi tam? Jest za 0 ostatecznie. I najważniejsza rzecz, wybaczcie, musiałem się aż napić z wrażenia. Nowy kompan. Kowal, run, obrońca albo strzelczyni wyborowa. Nie chcemy strzelczyni, mamy już. Ale wojownik? Moglibyśmy wojownika wziąć. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował teraz w naszej drużynie. Czy właśnie podzieli się ekran na dwie części, czy jak? To będzie ciekawe. Natomiast możemy odwiedzić wszystkie lokacje wybrane przez drużynę na mapie. Okej, no my wybraliśmy jedną, nie? Więc tak naprawdę nie mamy co zrobić. O, okej, to był odruch, ale w sumie nie najgorszy odruch. To możemy coś jeszcze zrobić. Mamy 2 kryształki. Możemy się pomodlić, możemy mieć błogosławieństwo, to nam usunie puklerz. Nie wiem, po co mamy usuwać puklerz. Ale mogę na przykład przekształcić, ulepszyć losową kartę. Czyli rozumiem, że przekształcamy tą ostrą strzałę, na przykład w mecha strzałę. Myślę, że w mecha strzałę jest w porządku. Mam zadawać 2 punkty obrażeń istotom, które są blisko. I to, co się stało nam we wcześniejszej turze, nie będzie aż tak dotkliwe. A my idziemy piętro niżej. Pierwsze piętro załatwione. Pojawił się nam wojownik. On, to rozumiem, jest kontrolowany przez grę, tak bym myślał. No ale zobaczymy. Tu są z kolei te pytajniki. A to, co chcemy zrobić, tak? A co on by chciał? On by chciał pójść do takiego bardziej chillowego miejsca. Ja to on nawet o tym mówi, tylko że my tam jeszcze nie jesteśmy, mój drogi. No dobra, chodźmy w ruiny, że tak powiem. Nie wiem, co nam gra wyrzuci jako dobry pomysł. Czy mój automatycznie, czy jednak jego. O, to są jakieś ruiny chyba. Dużo przeciwników tu jest. Jest też nasza dwójka, otoczona ze wszystkich stron. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Wpływy. Wpływy to zarówno pozytywne i negatywne efekty działające przez dłuższy czas. Okej, czyli buffy i debuffy. To jest spoko informacja. Możemy najechać kursorem, żeby zobaczyć, jak one działają. Kompani pomagają ci w bitwach. Mają swoje punkty many, ręce oraz stosy rozgrywające i odrzuconych. Kart, zakładam. Kompanie wybierają 2 karty i dają tobie do zagrania. Czy to możliwe, jedna karta będzie ofensywna, druga defensywna. Ciekawe. Niektóre potwory mają specjalne cechy, które wpływają też na bitwę. To musimy sprawdzać takie specjalne ikony i czytać ich podpowiedzi. Okej. Okay. No dobra. Chodzi o taką ikonkę, tak? Ciekawe. Kompanie w bitwie. Możesz zagrać karty kompanów tak samo jak własne. Po zagraniu ich karty pokażą ci nową, o ile to możliwe. Za każdym razem, gdy kompan dobiera karty, zyskuje punkt many, możesz zmienić karty, które ci proponuje. Aby zobaczyć całą rękę kart kompanów, możesz kliknąć PP na dowolnej karcie z ich ręki lub nacisnąć klawisz. OK. No to fajnie. Na ten moment mnie to aż tak bardzo nie interesuje. Interesujemy, co możemy tutaj zrobić, żeby się jakoś z tego predikamentu, w którym jesteśmy, wywinąć. No ja mam tą mechaniczną strzałę, to ja po prostu strzelę w tego. I jednego będziemy mieli z głowy. Tego byśmy może wykopali. Jak on tam spiernicza. To wykopanie tak poszło, jak poszło, bym powiedział. Nie zauważyłem, żeby miało jakieś ręce i nogi. Poszedłem sobie tego pająka. Będzie zawsze mniej do jakby użerania się z nimi, nie? No i kończymy sobie turkę. Zobaczmy, co zrobią potwory. No będą podchodzić to na pewno, przynajmniej ci, którzy atakują tylko z bliska. Robaczki się tak, znaczy te pająki się tak trochę przesunęły. Nie tak idealnie, jakbym ja to robił, gdybym je przesuwał. A może to jakieś problemy właśnie interpersonalne, kto tam wie. A tu mamy te karty obrońcy, okej. Okay, nie zwróciłem uwagi w ogóle na to miejsce. Zobierz 2 karty i zyskaj 2 bloku. On też ma swoją manę chyba. No dobra, zaraz zobaczymy zresztą, czy ma swoją manę. Mamy tutaj 5 punktów obrażeń, które możemy komuś wymierzyć. Ja nawet wiem komu. Jest pokonany kolega. Dobra. I ja mam jeszcze 3 punkty many. To jest bardzo dużo. Okej, okay, 2 punkty obrażeń strzała zadaję. Ten pająk tutaj może zginąć. Tak bym strzelał. Więc go się pozbędziemy. Oczywiście mogłem... Nie mogłem nie trafić tak naprawdę. To nie jest na tej zasadzie gra. Przez chwilę pomyślałem sobie, że mogłem nie trafić, ale przecież to nie ma żadnego znaczenia tego typu rozgrywce.
Zdaje mi się, czy chce punkt. Bo tu jest jeszcze cięcie mieczem. Dodać 2 punkty obrażeń. No to co? Niech on tutaj tnie tym mieczaszkiem. Zamaszysty cios. Zadaj 2 punkty obrażeń w średnim obszarze. No to taki bym powiedział więcej niż średni obszar. No zobaczmy. Dużo pająków zginęło w tym momencie. Natomiast my musimy sobie jakoś radzić. Nie mamy takich zdolności po obu stronach. Jedna strzała ląduje tutaj, a pukle ląduje na nas. Drugiego nie możemy, prawda? Nie mamy już do punktów many w żadnym wypadku. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Na ostronie sobie ostrzą kości, rzecz jasna, bo to jest to, co robią w życiu najbardziej. Czym jest to w ogóle? Latający zombie wieprz? To jest w ogóle ciekawa historia. Cięcie mieczem. 2 punkty obrażenia, jeśli cel jest blisko. Ten jest pokonany. Kolejne cięcie mieczem. Pokonany. I kolejne cięcie mieczem. Z strachem. Że nie jest strach na wróble, to jest latający zombie wieprz, ale trochę to jest strach generalnie. Sobie jeszcze jakoś poradzimy. Mecha strzała. 3 punkty obrażeń. No musimy się pozbyć czegoś stąd, więc jeden tutaj dostanie ostrą strzałą zwykłą. No i musimy tu kogoś wykopać. I kto zadaje obrażeń w tym momencie nam, o to jest pytanie. Nie wiem, czy tutaj jest wypisane. No, odrzucimy tego kolesia. Wypnęliśmy go. Mało kulturalne zachowanie, ja wiem. Użyjemy też pukle, żeby chociaż trochę tej tarczy mieć na sobie i zakończymy tutaj turę. No to oczywiście musi podejść, tutaj są ataki mimo wszystko. Ale to sobie jakoś już poradzimy, tura graczy. Dobra. To co, zamaszysty cios? Średni obszar, przypominam. No to raczej tak średnio. Natomiast to już jest prędzej pasujące. Okej, okay. Co my możemy teraz zrobić? No to jest jakoś tutaj sobie popróbować poradzić z nimi. Znaczy my mamy bardzo mało możliwości. Tu mogę zastosować 2 bloki. Tak naprawdę. Żeby nie oberwać za dużo. Chociaż nie, oni nawet atakują, nie musiałem tego blokować. O, nie pomyślałem. Oni przecież nie mieli w ogóle znaczków atakowania, ale teraz pewnie będą atakować. Tak, jest przynajmniej jeden z nich. Ma 5 tarczy. Wykopmy go stąd. Jakby nie podoba mi się to, że ma tyle tarczy, ale on daleko poleciał w ogóle. Bo mecha strzałę swoją drogą wyślemy w niego właśnie. I wyślemy jeszcze jedno. Czemu by nie? Cięcie mieczem. Proszę bardzo. Fantastycznie. Zamaszysty cios, cokolwiek go tam nauczy, Moresu. Dobra. Oni nas tutaj nie będą bili, więc kończę turę. Chyba co używać kart tarczy, jeżeli nikt nas nie atakuje. Chyba, że te karty się stakują, bo w sumie tego nie sprawdziłem. Tak czy siak, na ten moment musimy sobie wyobrazić, co robimy tutaj. I pyk. No tak, tarcza oczywiście. 2 punkty obrażeń. Niestety tu będziemy troszkę błądzić. Oj, nie chciałem pingować. Cięcie mieczem, proszę bardzo. Na szczęście jeszcze mamy ludzi obok siebie, którym możemy ufać, bo sami nimi kierujemy. Dobierz 2 karty. Dobierzmy 2 karty. Blok tarczą. No to tak średnio. Sama, każdy dobiera 2 karty. Dobra, czemu nie? No jakby ja mam 0 i tak, ale mogę kogoś wykopać znowuż. No właśnie. Więc wykopujemy. Dobra. No i kończymy. Dobra, potworów. Ja tak się przesuwam powolutku w to prawo. Tą kamerą. Sobie nawet nie do końca wiem dlaczego. Co my teraz możemy zrobić? Możemy kogoś znowu wykopać. Jest to co zrobimy na pewno. Teraz tak, mecha strzała, to trafia raz. Ponajmy go w sumie. I puklerzyk akurat wejdzie. Tak dla bezpieczeństwa. Natomiast co zrobi nasz towarzysz? Blok tarczą. Daj 2 bloku dowolnemu bohaterowi. Damy w takim wypadku w ten sposób. Próbujemy zrobić tak. Próbujemy jeszcze raz. I 6 punktów tarczy. Jest już całkiem niezłym wynikiem. Przeciwnik do nas podejdzie. Na szczęście nie atakują w tej samej turze, które podchodzą z tego, co na razie zauważyłem. Zamaszysty cios. Proszę bardzo. Jeden klejnot, kolejna karta. Może tym razem wybierzemy coś. Bo w sumie ta karta wcześniej się nie pokazała w naszym deku. Jak teraz nad tym myślę? Tutaj 15 punktów obrażeń, jazda. Czemu by nie? I kolejny kompan. Tym razem myślę, że byśmy chcieli... To jest zwiadowczyni, to jest włamywaczka. Pójdźmy, niech posmakują mego miecza. Weźmy tego berserkera. Oni stanowili taki frontline dla mnie. Dobra, co teraz tu możemy ciekawego jeszcze odnotować? Eksplorować ruiny za jeden kryształ. A spróbujmy. Wyszło jak wyszło, nie? Trudno się mówi. Zgarnij do worka?
Okej. Okay. Jeden z trzech rzadkich legendarnych artefaktów. Zgarnęliśmy krwawego grala. Losowy gracz otrzymuje kartę lecząca krew. Chyba dobrze w sumie. No dobra. Przechodzimy sobie dalej. Usuniętą blok tarczą dodano nagie miecze. Fajnie wiedzieć. A my spróbujemy sobie... Ciężko iść dalej na razie jeszcze. Więc pójdziemy sobie na trzecie piąterko. A pójdźmy teraz po skrzyneczkę. Zobaczymy co to nam da tak naprawdę. Ta skrzyneczka w sensie. Mamy teraz trzech teammate'ów, więc ten obszar się nam jeszcze bardziej podzieli, jak widzicie. Ale zanim zauważyliście pewnie już w poprzedniej walce, że możemy też atakować ludzi z nie swoich fragmentów. Tego co zdążyłem zauważyć. Lecząca krew. No ja się nie potrzebuję leczyć akurat, szkoda. Cięcie mieczem. No dobra, to sobie tnijmy mieczem tutaj. O, on był w zasięgu? To dopiero smutek. No tu mamy zamaszysty cios. Kolejny zresztą. No, zróbmy zamaszysty cios. Dużo ludzi właśnie oberwie tym na tyle mocno, że nie ma co się zastanawiać. Nagie miecze zadają 5 punktów obrażeń w krótkim, szerokim łuku. Jak ten łuk wygląda? On faktycznie jest krótki. A to walnijmy w naszych ziomków. Miejmy trochę spokoju w tej turze. No dobra, teraz i właśnie nasza postać zadziała. A też by wypadało, żeby coś zrobiła. Spróbujmy zrobić tu coś ciekawego, bo ten znaczek mnie zastanawiał. No, kolejne pająki się pojawiły. Okej. Okay. Mam też 15 punktów obrażeń do zadania. Chyba najwięcej HP. No chyba ona w sumie. Ona, szkielet łucznik, nie ona. Może to była ona w sumie, kto wie. On ma 8, dobra, spróbujmy tutaj rzucić. Działa, wszystko funkcjonuje jak trzeba, że tak powiem. Nie będziemy na razie korzystać z niczego innego, bo nie ma sensu. Tutaj ktoś ma 2 punkty jeszcze akcji, więc pewnie. Cięcie mieczem. Zrobimy sobie 2 na 2. I co tu jeszcze możemy zrobić? Blok tarczą? Jeszcze raz cięcie mieczem, co mi tam na ten moment przynajmniej. Kończymy turę. Tura potworów. Wszyscy się teraz będą pewnie pół godziny zbliżać do nas tak naprawdę. Albo będą wszyscy oszczyć swoje kości, to też jest możliwe. Jest ich stosunkowo blisko, więc musimy jakiś bliskoruchowy atak zastosować. Na szczęście mamy... Co my mamy? No plasterek, tak średnio nam pomoże akurat. Ale mamy... Dodatkowy punkt many. To też tak mało pomaga, ciężki miecz, dodaj 3 punkty obrażeń, użyć 2 krzepy. Oj. Takiej ilości przeciwników? Będzie ciężko. Najpierw tutaj pokonajemy jednego przynajmniej, a potem poza tym wykopmy jednego. Cięcie mieczem. Spróbujmy. Poszło jedno. Blok tarczą. Tak też mi się mało podoba, bo tam też mi się mało podoba. Nalona ma 2 jeszcze. Blok tarczą. My też całkiem sporo do wykorzystania. Ciężki miecz. 3 punkty obrażeń zadamy. Albo 2. Tutaj raczej będą 2 liczone. Spróbujmy. Dobra. My mamy też nasze strzały. Mecha strzała za 3. Możemy to położyć. Ostra strzała za 2 niestety, to możemy to położyć. Zamaszysty cios w sumie. Dobra, i cięcie mieczem też jest jasne. No jeszcze sobie wstawimy puklerz. I przejdziemy do tury atakujących, że tak powiem. Ich jest już trochę w tym momencie zebranych. Jeszcze podchodzą bliżej, żeby tutaj się lepiej przyjrzeć twarzy tego, kto ich pogromi za chwilę. Reszta też powolutku coraz bardziej zmierza w naszym kierunku. I zaraz się pojawia pytanie, co możemy z tym zrobić. Krótki miecz, 4 punkty obrażeń. 4 punkty obrażeń. Zastanawiam się właśnie, jak to podpiąć pod ten... pod tą sytuację. No, no po prostu zróbmy tu 4 punkty obrażeń. Tu są 2 nagie miecze i przygotowanie. 3 krzepy dodamy sobie, a czemu by nie? Teraz tak, tu jest cięcie mieczem. Są 2 punkty obrażeń, pokonamy to. Mamy jeszcze jedno cięcie mieczem, więc skorzystajmy. Pokonajmy tych tutaj. Mamy blok tarczą. Niech ona zgarnie tarczę. Nie wiem, czy będą zaatakować konkretnie ją. Czy to w zależności od swoich kolorków, że tak powiem. Chyba 0 z berserkrem, 2 jeszcze. Dwie sytuacje. 2 nagie miecze, 2 nagie miecze, ale nie, cięcie mieczem użyjemy. To są 1 punkt obrażeń albo 2. O,
Jeśli cel jest blisko, więc w sumie w większości przypadków to jest dwa. Spróbujmy tego pająka tutaj pokonać, żeby mieć z nimi spokój. Berserker jeszcze cięciem mieczem. Tutaj też na środeczku. Wtedy ja będę wiedział, że mogę wypuścić po prostu ostrą strzałę, a tą lepszą sobie zostawić na jakąś lepszą komunikację z innymi. Dokładnie w ten sposób, tak jak teraz użyłem. I jeszcze sobie plerzyk rzucimy i kończymy turę. Szybko przez to przechodzimy, nie sądzę, że jest tak naprawdę co tutaj się za dużo rozwlekać. Jest to stosunkowo straightforward tak naprawdę cały czas. Dobra, lecząca krew, uleczy się 5 punktów życia, to wciąż nie jest przydatne w tym momencie niestety. Kop, jak kop zadziałał na nich? To jest pytanie, bo mogę teraz na przykład kopnąć kolejną osobę, nie słyszałem, nie widziałem tutaj żadnej sytuacji takiej, żeby nam to przeszkadzało w czymś, więc wykupiamy sobie kolejną. Bardziej, że to za zero była karta tak naprawdę. Więc teraz sobie strzelimy tutaj. Strzelimy jeszcze raz i weźmiemy sobie puklerz. Meanwhile, nasz berserker ma 4 w tym momencie już many. I ma szansę rzucić za maszysty cios. 6 punktów obrażeń tutaj, życia ma tutaj ktoś. Więc tutaj też wypadałoby troszkę go pobić. Tym ciężkim mieczem na przykład. Proszę bardzo. Mamy tutaj cięcie mieczem jeszcze jedno i możemy sobie wyłączyć na przykład tu. Świetnie. I jeszcze blok tarczą możemy zastosować. Jeszcze taktykę możemy zastosować? Możemy, ale nie zastosujemy. Zastosujemy kolejny blok. I na tym sobie skończymy tę turę. Licząca krew przepadła niestety, ale nie przepadł stan naszej walki, który teraz wygląda już dużo lepiej. Jakie karty dostaniemy, o to jest pytanie. Jest mecha strzała, więc ten jest pokonany. Jest ostra strzała, więc ten jest pokonany. Jest ciężki miecz, więc ten również, ale on akurat jeszcze dwóch zespełnił. No pewnie, więc pyk i pyk. Proszę bardzo, zwycięstwo w kolejnym etapie gry tak naprawdę. Moi drodzy, i tak właśnie mniej więcej prezentuje się Hellcard. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Przyjemna gra, trochę w tych pierwszych minutach nie jest może jakoś wybitnie urozmaicona, ale czy ona musi być na pewno urozmaicona aż tak bardzo na początku, to inna kwestia. Ciekawy jest ten system z kołem, to muszę przyznać, że wydaje on się być, że tak powiem, całkiem pożyteczny. Pod tym kątem, że to jest fan. Nie będziemy sobie kuglarza żadnego brali. Pomijamy nagrodę w takim wypadku. No i ten system, że tak powiem, okrągły faktycznie troszeczkę dodaje jakiejś takiej głębi do tego. Natomiast no, pytanie jest do was w tym momencie. Jak wam się to podobało? Ja jestem bardzo ciekawy tej odpowiedzi. Jeśli wam się mój kanał podoba, zapraszam was do subskrypcji kanału. Bardzo mi będzie miło właściwie was widzieć subskrybujących kanał. A w międzyczasie mówię wam, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Już wkrótce. Hej!